angry shit rage. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Angry Shit Rage i szybko muszę wejść na swój nowo otworzony profil ze względu na to, że ta muzyka z tego menu mnie zagłusza. Ale jak już wejdę tam na wybierz, o ja pierdolę, to nagle jest ciszej. Nie, no spoko, ekstra. Kochani, Angry Shit Rage, wyścigówki, ścigałki jeszcze nie było. Protoplasty takich szmir jak Need for Speed Underground, ta gra to będzie, ja pierdolę, upper level. Tak mi się wydaje, że rozwiniemy epickie prędkości i epicki wkurw. Czy to pójdzie w parze? Nie wiem. Już na dzień dobry wita nas ciut troszeczkę, tak mi się wydaje, nieadekwatna muzyczka. Do potężnych maszyn, jakimi będziemy rozwijać to pasmo gówna. Maluch, czat, sentyment na bok, wkurw, on, jedziemy, kariera, tu i teraz. Tuning. No, Polacy potrafią malucha stuningować i to tak, żebyście się zdziwili. Normalny tuning, nie! Chcę pi... Nie, no bez jaj, muszę to badać. Tak. Hard Pro! Musi być Hard Pro. 150 PLN-ów. Nie stać mnie! W końcu Polska! Wybór samochodu. Mogę między maluszkiem a... Raja, czepiasz się, to początek gry. Odblokujesz sobie epickie fury. Maluch 2, maluch 3, maluch 4. Polonez! Nie! Polonez to dodatek! DLC chyba! Fuck! Kariera! W ogóle czat! Efekty dźwiękowe! To co nie wiem jakim cudem słyszycie, leci z głośników. A ja w słuchawkach słyszę muzykę. Zajebiście! Niech żyje po prostu ten zajebiście skonsolidowany, zaprogramowany, zoptymalizowany kod. Kariera! Nie, koniec! Tak! Wyścig! Tak! Początkujący! Tak! Jestem bardzo początkujący! Do muzyki nie można się przyczepić. Pierwsza gra, w której jakiś element naprawdę jest okej. Okay. Zaczynam mieć dziwne wątpliwości, czy aby na pewno poleciliście mi prawdziwego shita. No ale zobaczymy. Weryfikacja, on wyścig. Ładowanie danych, co tu ładować, ja się pytam. Jeszcze ładowanie obiektów. Ładowanie obiektów to nie było ładowanie elementów. No i chyba koniec zabawy! Dolny klawisz? Ja jadę! Strzałkami! Taka jest prędkość. Las Vegas, byłem tam! Jest troszeczkę bardziej szczegółowo, ale mogę się czepiać! Nie ma ptaków na chmurkach! Ale jest rozmycie! Ta gra ma rozbycie! Co się dzieje z tym autkiem? Ja pierdolę, czuję się jakbym jeździł klocuszkiem duplomaczanym w wazelinie! Ale nie, wazelina się ociera! A tutaj efekt zniszczeń jest bardzo taki... Catchy! O, epicki ręczny! A teraz będzie bardzo, bardzo... O! Krawężnik mnie przystopował! Zajebiście! Przykład na to, że nawet w grze Maluszek Racer 3 można rozpętać Mordor. Get the fuck off! Prawdźcie, patrzcie! Odpadła mu opona, zderzak wybuch, odgięła się klapa, wypadły przepony do dysocjacji. Zajebiście! Gdzie jest nitro? Gdzie? Na pewno jest gdzieś nitro. Jest nitro!
Urywa mi dupę, odbyt na horyzoncie został! Wjechałem w barierki, to było bardzo niebezpieczne. Zakręt! Nie, to nie jest tak, że ja ściemniam i dokładam jakieś efekty emocjonalne od siebie. Nie, to nie jest żadna ściema. Ta gra naprawdę prowokuje, budzi takie emocje, co owocuje epicko niezapomniałą psychadą! Ręczny. Znów turystyczny chce mnie wyprzedzić, matko boska! Maluch cabrio coupe! Wersja coupe! Ja wygrałem! Pierwszy raz Angry Shit Raid przeszedłem jakiś level! Dziwki Kongs Firefox! Gdzie są nagrody? 300 zł za trasę. Ludzie, będę mógł zrobić wiejski tuning i dodać sobie tabliczkę HARD PRO. A chcę powrót? I stuningujmy go. Czy są działka laserowe? Czy są topiące miotacze ognia? Czy są, nie wiem, wyrzutnie rakiet? Interstate, gdzie jesteś? Ale dobrze, dobrze, teraz już wiem, skąd wynika, skąd wziął się poziom Need for Speed Undergrunde. Tundurunde de Burgunde, fuck! Przedni zderzak, tylni zderzak, wlot powietrza, flegi, felgi, felgi, kolor felgi, górny spoiler, tylny spoiler, przedni zderzak, prawie tylni, tylni zderzak, wlot powietrza, felgi, felgi, kolor, kolor, górny spoiler, dolny spoiler, niebo, kolor, fuck! Hard Pro! Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest Hard Pro i w jaki sposób niesamowicie wpływa to na prędkość, przyspieszenie bądź sterowność. Ilość możliwości statystyk, wskaźników i zmiennych możliwości mojego auta rozrywa mi odbyt na atomy. Co najmniej jakbym wsadził se kaktusa i tak... Boi, ależ skąd? Nie wiem, na który zderzak się zderzy. Może w lot. Domyśli, Hard Faust. VX Double Vipel Ultra 3 Enigmatic Edition of the Fire Burner in the Sky. You're gonna be first Miami Vice 9210. Niebieski! O! Nie, w sposób nieprawdopodobny teraz powiększyłem swoje szanse na wygraną. Felgi, tak! Gdzie są Stridery? Striders! To są spinery, oślo idioto! A tam od razu! Tak! Felgi wpływają na co? Na przyspieszenie? Nie, chyba źle widziałem. Nie, wiejski tunik, tunik mechaniczny. Normalny tunik. A, teraz mechaniczny, to on będzie wpływał, silnik. Tak, nie mam kasy. Dajcie mi silnik za 200 zł. Na pewno są silniki za 200 zł. Do tej gry powinien dodawać silnik za 200 zł. Kurwa, albo parę wycieraczków. Tak, za jak gra, nie, ale dali wycieraczki. Łoj dupę. Ta gra łoj dupę w wycieraczka. Nitro. N2, Korp V1, Terminator, płynny metal. Ta gra miażdży koka i się robi płynny metal. Shake it, baby. Nie wiem, nie wiem, na co się zdecydować. Sram kasą. Mam zamontowane hamulce, nie potrzebuję. Te samochody nie mają hamulców. One tak wolno jadą, że na chuj ci hamulec! Znaczy, że będziesz miał zaparcie i będzie... Za 40 zł coś kupię. Tylny zderzak standard. Nie! Nie! Śmierdzi mi tu słabiutką przejrzystością, jeśli chodzi o operowanie. Wybór samochodu, kupno, sprzedaż. Sprzedałbym to w chuj i pobiegł na nogach. I tak bym to wygrał. Jeszcze raz wyścig, drugi level. Tak! I ładujemy 3000 danych, 10 silników zmodernizowanych Unreal Engine 3 V5. Desolacja szaleje w tym momencie, kurwa! Renderuje listeczki! Efekty cząsteczkowe, efekty blur, pixel, shader. Uuu, chomik, jamik jest zachwycony, bo musi wszystko będzie świeciło jak psu jajca. Ta! Shining, shining, little happy people!
Nie, ale serio, ja się zajebiście bawię przy tej grze. Chociaż nie wiem, czy bardziej przy konwencji od kanału, serii czy gry. Naciśnij teraz dowolny! Uuu, awansowałem, już nie dolny. Ale ufam tylko dolnemu. Destruction Derby! Screamer! Need for Speed! Carmageddon! Flat Out! Gran Turismo! Sają! Maluch Racer jest najlepszy! Zajebiście! Stuningowałem sobie blachy, jestem najlepszy! What the fuck is going on? I cannot release myself from my head. A rozumiem, on tak strzela. Tak. Nie, nie aktualny. Te kurwa, co będzie za 2 miesiące, tego skończyć. Co jest? Dlaczego nie było opcji restarte de wyścig? Boże, nawet polskie kawałki są. Mam nadzieję, że nie będzie kupichy ich troje. Testy klasa Rubika! W imię, kurwa, materiałów Patryka. Szybciej, ładowanie obiektów. No jasne, trzeba gdzieś tych wszystkich widzów ulokować, które są zrobione poklonowanie razy 10 tysięcy, a tak naprawdę wszystkie te osoby mają inne twarze. O to chodzi, żeby sprawić takie wrażenie ludu, zaludnienia, epickości, molochności społeczności, oglądającej z zachwytem, z kiźlem w gaciach mój epicki, super, ultra szybki wyścig. Fakas, jedziemy! Wyłączcie tą polską muzę, wystarczą mi polskie auta. Boże, nie mieszajcie w tą grę Boga. Nie podgłośnię wam te efekty. Mi się wydaje, że dlatego nie ma widzów, bo zobaczyli, co to jest i uciekli. To nie jest to, że tutaj... Nie. Wsteczny. Boże, jak dobrze mam wsteczny. A czy są? Pobawimy się opcjami. Nie muszę wygrać, chociaż tak wygram, nawet jak będę to spierdalał. Dobra, spacer jest ręczny. Kontrol. Kontrol to już... NITRO! Jaka trawa! Już, to spokojnie, już jestem, kurna, drugi. Ta gra wciąga! Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości! Ta gra wciąga! I wszystko byłoby zajebiście, dopóki ta gra po wciągnięciu by nie wydalała! Z dodatkami, pasażerami na gapę, po wściekłym, ognistym burrito! Total Angry Rage! Dlaczego nie mogłem rozwalić? Jestem maluchem ze sterzakiem z Hammera! Bo se zrobiłem plejty. Mam nowe blachy, które potrafią, nie wiem, gryźć beton i wypluwać murmur! Muszę nagrywać te materiały, póki jeszcze mi dziecko nie przyszło na świat. Oj, chyba nie mam już szans, ale dlaczego porażka mnie nie smuci? Skoro ta gra w trakcie tak pysznie pieści zmysły! No tak miksujemy, polska zagraniczna muza, że było fajnie, tak wiesz, groovy, Jay-Z, flexible! Troja, masz nitro, zapierdalaj, koleżanko! O, jaki skrócik był! Skrócik, kurwa, i Roy of Duty. Nie!
Fajnie, że poczekaliście na mnie, chłopcy. I się nie udało, ale absolutnie niczym smutnym to w moim przypadku nie zaowocowało. Kochani, dziękuję wam serdecznie, to był kolejny odcinek Angry Shit Rage. I naprawdę ta gra nie jest taka zła. Zrobiliście mi malutkie chamstwo, mojego psikusika mi zrobiliście. Dlaczego? Bo ta gra miaszy. Ona wjeżdża w twój przełyk i wyjeżdża dupą. Jest tak zajebiście i przez to tak krwiście brutalnie pamiętna. A to był Angry Shit Rage.